Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50. Podsumowanie prawdopodobnie nie w tym odcinku, prawdopodobnie będzie to w kolejnym odcinku podsumowanie dnia, dlatego że obecnie mamy dopiero 21.30 i stwierdziłem, że w ramach bonusu nagram wam odcineczek z klikania lochów. Dlaczego odcinek z klikania lochów? Powód jest bardzo prosty, dlatego że wyrwaliśmy bana na Twitchu. No jak słyszycie głos mam trochę zjechany, dlatego że na tym Twitchu streamowaliśmy około 2,5 godziny. No i niestety potem padło z moich ust niefortunne zdanie. Opisałem całą sytuację na Discordzie, tam na kanale Twitch, jak chcecie to możecie sobie wbić. No i padło niefortunne słowa, za które dużo osób siedziało na streamie dzisiaj, takich troli. Ja też dużo osób pobanowałem, bo tam pisali na czacie jakieś totalne głupoty. Więc tylko pewnie czekali, aż za coś mogą mnie zgłosić. No i poszedł pewnie jakieś tam, nie wiem, ze 4-5 zgłoszeń podejrzewam. No i konto zostało zdjęte, ale o tym zaraz opowiem. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. Pamiętajcie o tym kciuku w górę, subiku, jeżeli jeszcze tego nie robicie, z dzwoneczkiem, no i wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha. Twitcha obecnie nie ma, ale prawdopodobnie za tydzień albo nawet wcześniej, jeżeli uda mi się odwołać od bana, no to ten Twitch wróci. No ale co, trudno. Można powiedzieć, że jest jak jest. Także przede wszystkim kciuka w górę zostawcie. Ja tutaj sobie poklikam, miałem to robić na live, nawet doładowałem pakiecik, no ale niestety nie uda się, więc przynajmniej nagram z tego odcinek. Tu mi się wszystko nagrywa, tutaj wszystko działa. Dobra, jest git, więc możemy lecieć. Jak widzicie, dobiliśmy 50 level na tym magu. No lochów zrobiliśmy od groma, ale wydaje mi się, że tych lochów chyba po prostu sobie zrobimy na osobnym odcinku, gdzie ja będę pokazywał, jak wygląda serwer. Tu możemy przelecieć, no 221 level Berserk, tutaj od nas Turor 205. To myślę, że zajmę się tym tematem podsumowania serwera i tego wszystkiego właśnie na podsumowaniu. Natomiast tak jak mówię, no jeżeli chodzi o nas, no to wygląda to w sposób następujący. Raczej dzisiaj nie wbijemy 70 levela, żeby móc mieć kolejne lochy i polecieć z pupilami. Będzie to ciężkie, biorąc pod uwagę, że tutaj w top 30 nie ma w ogóle żadnego maga. Tu najwyższy mag to jest 66 level, tu widzę, że mają jeszcze 61, tutaj Jurik Jorikson ma 65, więc no tak myślę, że coś koło tego może uda nam się wbić. Zacznijmy w ogóle szukać broni, bo teraz poszukuję broni. Oprócz tego mam, jak widzicie, o, jakaś klata jest, kurde, dużo boków i tylko minus 5. Dobra, to możemy ją kupić w sumie, czemu nie? Jak widzicie, no mam jeszcze tutaj parę rzeczy, do których muszę sobie wrzucić gemik, ale broń mam strasznie starą w porównaniu do innych tam przedmiotów, no i przez to po prostu będziemy sobie musieli jej szukać. Tu jakieś rękawiczki, ale plus 5 tylko głównych, sporo boków. Te itemki na początku epickie myślę, że warto brać nawet na wszystkie staty, tak mi się wydaje, bo sami widzicie, że o, na przykład tutaj tracimy tylko 3 statystyki główne, a zyskujemy po 50 boków, co jest na tym etapie jak najbardziej ok. No tylko że pasek, jak sami widzieliście, niestety nie miał żadnej, nie miał po prostu dziury na klejnotnie. Dobra, i mamy broń idealną, można by powiedzieć, taki rozrzucik, plus 40 średnich, bierzemy to, to możemy sprzedać. No jak widzicie, nie mamy za dużo golda, wy tu golda widzicie, ja na streamie mam go schowanego przez to, żeby mi po prostu nie zabierali ludzie, bo wiadomo jak to jest, jak się streamuje Shakesa, niektórzy ludzie ci dają golda, niektórzy ci zabierają, tak to niestety działa. Tu mam w ogóle dobrego, tu, dobra, to ja mam w ogóle 4 gemy do znalezienia, nie mam za dużo golda. Więc to też może być dość duży problem. No ale okej, lecimy. Teraz już te gemiki dają dość sporo, można powiedzieć. 66 kosztują. I okej, mamy jakiś pierwszy gemik na HP. Możemy go wrzucić. Ile ja mam? Tutaj mam gemy, no mam 3 w sumie na HP. No to teraz by wypadało same na Intę sobie wrzucić do broni, do tych dwóch itemków. Pozdrawiam w ogóle użytkownika, nie wiem jak on się nazywał, nie pamiętam w tym momencie, Little Dino bodajże. Poczekajcie, ja go mam nawet na poczcie. Pozdrawiam użytkownika Little Dino, dlatego że Little Dino był w ogóle zrobiony. Zrobiłem sobie taki cel na grzybki na streamie po prostu. Stwierdziłem, że ja i tak tu miałem kupić ze 2 pakiety w dniu jutrzejszym i zrobić wam z tego streama, żeby mieć tam te z 8000 grzybów na koncie i żeby coś fajnie poklikać z samego siebie, ale Little Dino tutaj głównie, nie mówię, że tylko on, ale przede wszystkim on dorzucił nam bardzo dużo, w sumie cały pakiet prawie nam zakupił kolejny, więc pozdrawiam go. Pakiet miał być na streamki. Dino mówił, żeby go dzisiaj nie kupować, tylko kupić go jutro na streamku. No niestety teraz streamów przez 7 dni nie będzie, bo jest ten ban, zresztą screena na Discordzie wrzuciłem, więc jeżeli Dino będziesz chciał, tutaj zwracam się do ciebie, jeszcze to załatwimy na Discordzie, to oczywiście ci te pieniążki oddam, żeby nie było problemu, no bo jednak no miało to być na streamie, nie ma, więc jeżeli będziesz chciał, to ci oddam, nie ma problemu, ale jeżeli nie, to można, jeżeli nie będziesz chciał, to uznajmy, że ten odcinek jest taki sponsorowany, powiedzmy, przez Dino, nie, ale dobra.
Lecimy tutaj dalej. Co tu się wydarzyło? Gemik na szczęście. No niestety z tym goldem mamy problem. Jak widzicie, tu znowu na siłę. Gemiki nam nawet niezłe leciały, powiem wam. Nawet to jakoś wyglądało. Natomiast no teraz już kurde, znowu na szczęście. No my tu potrzebujemy, żeby chociaż do broni wrzucić. Dobra, mamy jakiś na inteligencję. Udało się. I teraz mam jeszcze dwa gemy. No jakby poleciała dwa razy inta, to by było sztos. Niestety zręczność. Dobra, cyk. No i zobaczmy, co nam teraz poleci. Teraz znowu zręczność. No już nie. A nie, jeszcze jednego możemy wykopać, ok, to może się coś uda, no i się udało na siłę, czyli to nas za bardzo nie robi. Czy my w ogóle jakiegoś locha przeklikamy? To jest pytanie. Ja tu nie będę używał kalkulatora na odcinku, bo myślę, że nie ma to sensu. No co, jeżeli chodzi o bana na Twitchu, w sumie chyba tego będziemy mogli przeklikać. No bez gemiku trochę głupio to robić, więc ja tutaj nie będę jakoś bardzo dużo na niego wydawał, ale może Anusz się, no właśnie, o tym mówię, Anusz się uda, Anusz klikniemy, no i udało się, zapisujemy. Ja tu już w ogóle nie pomieszczę tych lochów, zobaczcie, od godziny 17:51 tyle lochów nam się siadło, ale gili, mamy jakąś klatę i możemy, w ogóle my bez dwóch gemów go kliknęliśmy, dobra, to my tu strasznie słabi byliśmy, tak jak mówię, najlepiej te gemiki, żeby znaleźć sobie na inteligencję, ale jeżeli się nie uda, to nic. No i co, tak jak mówię, no banik na Twitchu za niefortunne słowa, nie będę ich mówił tutaj. Twitch jest strasznie rygorystyczny, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o bany. Słyszę, że mam chrypę i tak dalej, no ale tak jak mówię, już jestem styrany dzisiaj całym dniem, można powiedzieć. Ale tak jak mówię, no Twitch jest bardzo rygorystyczny, jeżeli chodzi o bany. I nawet jeżeli, idealnie, dwa gemiki na inteligencję. Nawet jeżeli powiesz słowo część od roweru, na której trzymasz nogę, wszyscy wiemy, nie wiem czy na YouTubie chyba można to powiedzieć bez problemu, ale już wolę nie ryzykować. Jeżeli powiesz to słowo, nawet nie w kontekście obrażania jakiegoś tam homofobicznego, tylko po prostu w normalnym kontekście, nie? Jako część właśnie od roweru i tak dalej, no to również bana możesz dostać, więc no niestety, tak jak mówię, Twitch jest dość rygorystyczny, poczekajcie, 96, tu mamy 94, więc dobra, może tego uda nam się kliknąć, to jest wojownik, mamy 2300 golda, ja bym tu w sumie też ulepki jeszcze nie mam zrobionych, ale też jeszcze nie kręciłem kółkiem, więc jakby z tym nie powinno być problemu, no i okej, mamy tego zielonego T-Rexa i teraz tak, czy my chcemy tego T-Rexa przeklikać i dostać jeszcze golda jakiegoś, czy my chcemy w gabinecie magii trochę itemków poszukać, bo to też może być, dobra, udało się, i teraz gabinet magii, myślę, i w gabinecie magii znajdziemy sobie no na pewno tutaj wisiorek i ten i trinket, no nie, bo to są takie rzeczy, których nie mamy, więc no Twitch jest bardzo rygorystyczny, tutaj jeszcze to się wydarzyło, że ja powiedziałem niefortunne zdanie. Kto jest ciekaw, to tak jak mówię, zapraszam na Discorda, bo właśnie na Discordzie powiedziałem, co tam, napisałem, co tam powiedziałem. No i po prostu dosłownie 5 minut minęło i od razu wleciał ban, więc to musiał być jakiś mass report. O, tu od razu super naszyjnik. To musiał być jakiś mass report. No spodziewałem się, w sensie do przewidzenia, nie? Jednak na tym streamie siedziało 200 osób i tak jak większość tam siedziało, myślę, że z jakiegoś tam, z jakiejś tam sympatii i do mnie, można powiedzieć, i chęci oglądania, jak tam nam się będzie, można powiedzieć, powodziło na tym serwerze, no to jednak pewnie dużo osób też siedziało po to, żeby tam spróbować za jakąś wszelką cenę, dobra, osiągnięcie od razu git, żeby tam za jakąś wszelką cenę spróbować nam dopiec, w sensie mi, i żeby właśnie tam jakoś zaszkodzić, no ale co zrobić, no takie community, dużo jest bardzo osób zawistnych i tak dalej, nic z tym nie zrobimy, dobra, tu może iść w sumie gaming na HP, gdzieś tych na HP tu już mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery mamy, dobrze, liczę cztery, dobra, no to teraz na intę i w sumie chyba będzie git, chyba będzie to w miarę, tu na HP, ale to możemy go sobie zostawić, będzie tam na później, nam się przyda, tu mamy coś na zręczność, lecimy dalej, tutaj mamy co, no i mamy inteligencję, dobra, jest pięknie. Także jeżeli się nie uda jakby dostać tego unbana szybciej, tam po jednym dniu albo po trzech, bo to mój pierwszy ban, nie, więc w teorii, z tego co wiem, na 7 banuje automat, banuje tak jakby bot, natomiast później, poczekajcie, może wejdziemy tu od razu, 9, 6 i 100, dobra, to klikamy tego, baduje bot, a jakże jeżeli chcemy, tam napiszemy odwołanie, no to już jakiś człowiek to przejrzy po prostu i dzięki temu dostaniemy sobie tego unbana, być może wcześniej, z racji tego, że właśnie to był mój pierwszy ban, to może mi skrócą na jeden dzień albo trzy, jeżeli nie, no to w najgorszym wypadku na Twitchu zobaczymy się dopiero, dopiero kiedy, no dzisiaj mamy sobotę, więc no za tydzień w sobotę, czyli może odpalę tam jakoś, nie wiem, w niedzielę albo coś, ale to jeszcze będę wam dawał znać na kanale. Tak jak wspomniałem, nie skupiamy się tutaj na topce póki co, tu mogę wam tylko wspomnieć, że Turor dzisiaj odpalił nam wyprawę o godzinie 3 nad ranem pierwszą i od razu tą wyprawę zrobił jako jedyny, no bo ona była o 13.
więc nikt inny nie mógł brać udziału w tej wyprawie, tylko i wyłącznie Tourer, no i on tutaj na swoim koncie całą wyprawkę pierwszą przeklika, więc to też ciekawe, no ale tak jak mówię, no nikt inny, dlatego że on odpalił, to mógł brać udział, natomiast my nie mogliśmy brać udziału, no bo jeszcze nas nie było 24 godziny w gildii, no ale tak, no tak to wygląda, więc to taka ciekawostka. No i druga sprawa to co, tak wygląda moja twierdza, tu się za wiele nie zmieniło, natomiast zmienił się ranking, dlatego że w tym momencie już jesteśmy w top 50 i na to mi najbardziej zależy. Wczoraj siedziałem chyba do czwartej, klikałem te ataki, żeby w rankingu się podnosić, żeby tutaj dostawać samych koksów z tego serwera, którzy najwięcej mi dają. To pierwsza sprawa, a druga sprawa, tak jak mówię, siedziałem do czwartej prawie i potem miałem budzik na 7:30, bo musiałem wstać, także dosłownie ile tam 3,5 godziny przerwy, no i od razu lecieliśmy sobie dalej z tymi atakami, więc dlatego też jesteśmy w top 50 i na tym się najbardziej skupiam, bo chcę tutaj jak najlepszych ludzi sobie dostawać właśnie w tych konterkach i tak dalej, nie? Dobra, pokonany kolejny, mamy już 58 level, mamy jakąś 102 level i mamy jakiś setny poziom, więc okej, może jeszcze spróbujemy coś przeklikać, może nam wpadnie 60 level na przykład, jeżeli by się udało, to by było sztos, no i byśmy poszukali standardowo jakichś nowych itemków, no i broni. I właśnie w taki sposób berserki chociażby robią ten 200 level w dwa dni, czy tam w 3 dni. Bardzo dużo może z Was to ciekawić, jak to się dzieje i pewnie będą takie pytania, bo zawsze są, no ale właśnie w taki sposób, z tym, że bierzcie pod uwagę, że my jesteśmy magiem, więc te lochy można powiedzieć, że nie siadają tak łatwo, natomiast tutaj są berserkowie, czyli można powiedzieć, że no bardzo dobra klasa właśnie do tych lożków, no i wygląda to jak wygląda, nie? Że jednak no łatwo im jest to wszystko przeklikać, łatwo im jest pocisnąć i oni się właśnie przebierają, parę leveli wbijają, przebierają się dalej i tak w kółko. No my na magu, nawet jeżeli byśmy dzisiaj, myślę, że wbili ten 69 level, to potem mamy takiego bossa dość mocnego, on jest chyba tutaj, to jest taki smog, na którym bardzo dużo osób się blokuje, to jest wojownik, my tym magiem się na pewno zablokujemy, więc tym bardziej no nie ma opcji dalej przeklikać, nie? A dopiero od 70 poziomu jest bodajże kluczyk w gabinecie magii, później 70 poziom, 5 poziom to są pety, więc jutro na pewno te pety wbijemy. Tu w ogóle jeszcze mamy 17 buławki, no ale to za wiele nam nie da, można powiedzieć. No i będziemy dalej lecieć, nie? Więc myślę, że dość udany start tym magiem będzie i git, nie? Po prostu git. Nie ma co tutaj więcej się rozgadywać. Dobra, lecimy. Tutaj mamy dwa lożki do zapisania, także 61 level. Jaki jest nasz cel? Nasz cel, dobrze by było wbić 66. Nie wiem, czy to już w ogóle jest koniec, czy może tu jeszcze dalej pocisną. Wydaje mi się, że będzie ciężko, no ale jeżeli nie wbijemy 66, tylko na przykład jakiś 65, no to też będzie jak najbardziej spoko. Dobra, mamy bagiennego Dragora, to jest w ogóle wojownik znowu. I pytanie, czy my chcemy go klikać? Chyba tutaj wypadałoby znaleźć kilka nowych itemów, wiecie, bo ja raczej już tego bagiennego Dragora nie przeklikam. Golda mamy sporo, jak to wyglądają nasze ulepszenia? Możemy wrzucić sobie na 8 skarbiec, ale nie, na razie nie chcę za dużo wydawać, bo powiem wam, że jeszcze może mi się ten goldzik przydać właśnie tutaj na jakieś gemy, czy na, tu wiem, jeszcze mam czapkę 1800, dobra, to git, czy na jakieś właśnie zmiany itemków, czy na jakieś gemiki, czy coś takiego. No, więc nie chcę za bardzo wydawać. Plus 21, no bardzo fajne paski. Tu znowu bez dziury, no fajne, fajne. W sumie to nawet na wszystkie cechy bym bardziej przytulił, aniżeli właśnie te paseczki, no ale mniejsza z tym. Póki co chyba szukamy najbardziej jakiejś broni. Mamy buciki, plus 26 głównych stat, no to je weźmiemy. Myślę, że weźmiemy, od razu wrzucimy tutaj gemik, niech będzie, ten możemy sprzedać. Lecimy dalej, mamy jakieś rękawice, które bardzo nas nie interesują. Mamy buciki, które również nas nie interesują. No wiadomo, że szukamy mimo wszystko tutaj gemików. O, tu mi jakieś maile przychodzą, myślałem, że coś z Twitcha, no ale nie. Dobra, więc tak jak mówię, no tutaj głównie szukamy rzeczy z dziurą. Wymienimy przy okazji to, co nam poleci standardowo, no ale głównie skupiamy się na broni. Więc tak to wygląda. Można powiedzieć, że naocznie chyba pierwszy raz tu jaka fajna broń. Jaki w ogóle rozrzut? Rozrzut mniejszy górny, no ale plus 31 średnich, bardzo fajna, tylko szkoda, że nie ma dziury. No ale dobra, lecimy dalej. Można powiedzieć, że naocznie widzicie, jak wygląda wbijanie 200 poziomu w drugi dzień, czy tam w trzeci. Wiadomo, że jeszcze trzeba pilnować, kiedy lecą klucze, bo niektóre klucze lecą z gabinetu magii i tam ze zbrojowni, więc można po prostu rolować te sklepy i właśnie je dostaniecie, a niektóre lecą z misji, więc ważne, żeby zostawić sobie jeszcze troszeczkę awki, żeby ten klucz dostać. Wiadomo, że
Ja jak wbiłem 50 poziom, to miałem 25 awki i od razu z pierwszej misji mi poleciał klucz. Natomiast jeżeli ten klucz przez te 25 awki by mi nie poleciał, no to wtedy byśmy się zatrzymali w ogóle bez tego lochu, nie? Ja już tutaj 6 pokonałem, a tak to bym go w ogóle nie miał, więc musiałbym czekać do jutra, żeby ten klucz sobie dropnąć z nowej awki. Więc na tym też trzeba jakiś tam, można powiedzieć, o, dobra, super, kurde, górny rozrzut słaby, ale plus 31 średnich, no to chyba weźmiemy. Ja nie mam golda w ogóle na to, kurde, jaka ona jest droga. Ej, to ja jak to sprzedam, to też nie będę miał. Okej, to tu się może pojawić problem dość spory. I skąd my tego golda teraz weźmiemy? No może jakiegoś gryfa przedłużymy delikatnie. 340 golda za gryfa, dobra, to może być. Zrobimy sobie cyk, tu sobie sprzedamy, no i dobra. Nie wiem, czy to było dobre, biorąc pod uwagę, że górny rozrzut był mniejszy, no ale 31 średnich na plus, plus jakieś tam itemki zmieniliśmy, to wydaje mi się, że to jest git. Dobra, zdobyliśmy górnika od razu, osiągnięcie, więc zawsze tam jakieś dodatkowe staty. Górnik jest jak najbardziej w porządku, to oznacza, że już 100 gemików wykopaliśmy. Aha, i my teraz, no nie, gemik na HP nas bardzo nie interesuje. My teraz szukamy koniecznie dwóch na inteligencję, żeby w ogóle coś ciekawego z tego wyszło. No i dobra, mamy pierwszy na inteligencję, 123, cyk. No i lecimy dalej, ostatni gem, jaki możemy wykopać, niestety na zręczność. No i co? No i chyba tutaj wrzucimy tego, chociaż my mamy za dużo zdecydowanie HP względem inteligencji, ale z drugiej strony mamy teraz wojownika tutaj, a tutaj mamy zwiadowcę, więc może na zwiadowcę na pewno więcej obrażeń się przyda, ale na wojownika może faktycznie lepiej będzie mieć troszeczkę bardziej tego maga tankowatego, żeby po prostu ustał więcej ciosów i jakieś krytyki mu tam władował. No goldzika mamy bardzo mało, wiadomo, że teraz gold głównie nam leci z lochu, więc te lochy musimy pchnąć po prostu, żeby jakoś, w ogóle jak jestem spocony, jak się świecę, kurde, no ale cóż, no gorące jest dzisiaj bardzo, mówię, no już tu siedzę praktycznie od 17 przy tym komputerze. Tak jak mówię, no teraz główne nasze źródło golda to są lochy. Ewentualnie kółko jeszcze mogłoby nam dać golda. To też nie jest jakiś tam głupi pomysł, powiedzmy, no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to pójdzie. No nie chcę ten bagienny dragor jakoś paść. To jest w ogóle 108 level, a ta, który? To jest 110. Może ta by szybciej padła? No to jest zwiadowca. Wiadomo, że tutaj z niego to jest boss, więc dostaniemy na pewno jakiś epic gwarantowany. No ale nie wiem szczerze, czy uda nam się ich pokonać. No zazwyczaj powinno to paść szybciej na pewno. Chociaż wiadomo, no już się zbliżamy powoli do tego 65, levela 66, więc można powiedzieć, że to już jest taki max, jaki możemy wycisnąć. 99 tysięcy tu widzimy było HP. No próby są bliższe, ale to dlatego, że po prostu zwiadowca ma mniej HP, natomiast bije większe obrażenia, więc dobra, polecimy na tego dragora. No on jest w teorii słabszy, więc może i by się udało tego dragora tutaj kliknąć. Wiecie co, zużyjemy może na niego jeszcze 30 grzybów, takie sportowe, powiedzmy. Jeżeli się nie uda, to ja sobie na szybko tutaj nie będę robił wam cięcia ani nic, tylko po prostu sobie wejdę na przeglądarkę, zaloguję się i zeskanuję właśnie tą postać i zobaczymy, ile w tym momencie mamy na lochy procent szans, nie? Bo jeżeli mamy tam, powiedzmy, procent i więcej, no to będzie git. Natomiast jeżeli mamy mniej, no to nie ma to totalnie sensu. Tylko z tym mi troszeczkę zejdzie, ale ten odcinek będzie dłuższy, ten odcinek będzie specjalnie taki, można powiedzieć, bonusowy, specjalny z racji tego, że właśnie ten banik wleciał na tego Twitcha. Teraz mnie wyloguje z Shakesa, bo się loguje na przeglądarce. No i dobra, my się tutaj, powiedzmy, zeskanujemy, zapiszemy sobie ten pliczek. Kalkulator do lochów, jeżeli ktoś nie wie, co to jest, ani nic takiego, to zapraszam na odcinek, który nagrywałem o tym, jak piszecie kalkulator do lochów Shakes, to wam odcinek powinien wyskoczyć, no i będziecie mieli, o co w ogóle chodzi i co ja sprawdzam. A sprawdzam w tym momencie, tak jak mówię, procenty na właśnie ubicie tego przeciwnika, tylko muszę sobie zaimportować, tu mi się wszystko nagrywa, wszystko się nagrywa, dobra, mamy zaimportowane, bierzemy Dungeon Simulator, robimy sobie cyk, robimy to, dobra, ja mam po 0,08% szans i 0,02% szans, to są bardzo mierne procenty, teraz tu wracamy, tu mi się skończył budować skarbiec, to możemy polecieć dalej, no i okej, powiem wam, że teraz jest w sumie lipa, biorąc pod uwagę, że nie mamy golda, chociaż może ja kółkiem bym zakręcił, no... Dobra, kręcimy kółkiem, zobaczymy, ile nam z kółka poleci golda. No bo jeżeli nie ruszymy nic dalej, no to już i tak będzie koniec. To już i tak tego golda będziemy musieli, w sensie to kółko będziemy musieli zakręcić i po prostu skończymy na dzisiaj. A jeżeli by nam poleciało jeszcze trochę golda z tego kółka, a może naprawdę polecieć sporo, jak... O, właśnie o tym mówiłem, dobra. Dobra, czyli to jest git, no i co my teraz chcemy zrobić? Chyba broni musimy koniecznie znaleźć jakąś inną i przy okazji może jakieś inne itemki. To o tym mi właśnie, to mi chodziło po głowie, powiedzmy, żeby to kółko sobie użyć. No chyba nie straciłem, nie? Biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, jeżeli by nam się nie udało
Nic więcej. A nie, ja miałem jeszcze awkę. Miałem 17,5 awki, to by mi też dało golda. Dobra, to jestem dzbanym strasznym. Tu przedłużyłem gryfa niepotrzebnie, chociaż gryfa to i tak tam wiadomo. O, taka broń jakby nam się trafiła, tylko nie ma dziury. Dobra, tu szukamy takiej broni. Wiadomo, że no ten gryf i tak się tam zwróci, powiedzmy, ale no nie ma sensu w pierwsze dni, zwłaszcza że chcieliśmy grać mądrze, nie ma sensu tak głupio tych grzybków wydawać. Dobra, mamy jakieś rękawice. Wszystko nam niestety leci bez miejsca na klejnot, więc to też jest minus, powiedzmy. Okej, mamy jakiś paseczek, no ale paseczek to my już mamy nowy. No dużo rzeczy mamy nowych. Ile nam daje pasek? 73. Te itemki nam dają 66. No to większość to tu jest nówka. Ewentualnie moglibyśmy tutaj pierścionek wymienić, broń wymienić, no i ewentualnie tą lewą stronę, ale to wiecie jak to wygląda. Dobra, szukamy dalej. Co tutaj się wydarzy ciekawego? Mamy kapelusz. Plus 16 podstawowych cech, ale tracimy, kurde, powiem wam, no 55 boków, ale dobra, no chyba weźmiemy, na 3 staty niech będzie, to sprzedamy, no i lecimy dalej szukać tej broni. Mamy znowu jakiś kapelutek, no broń nas tak najbardziej interesuje. Wydaje mi się, że jak pokonamy tego wojownika, to i przy okazji zamkniemy ten 10 loch, no i już jakoś ten level, można powiedzieć, będzie wyglądał. Tu mamy jakieś rękawice, no bierzemy, no to jest tylko plus 4 stat, ale już mniejsza z tym, lecimy dalej, ciśniemy, próbujemy zrobić co w naszej mocy tak naprawdę, żeby wiecie, jeszcze jakoś ten levelik wycisnąć. Dobra, tu mam jakiś paseczek, także okej, lecimy dalej. No szkoda, że ta broń nie chce, jakieś rękawiczki, plus 12, no kurde, stracę tych boków trochę. A nie, ja miałem rękawiczki nowe, ja nie miałem w nich gema w ogóle. Ej, to ja przed chwilą je kupiłem, już się zamotałem totalnie. Ale dobra, weźmiemy te sprzedamy, niech będzie na te 3 stety podstawowe. Ewentualnie sobie dorzucimy trochę w siłę tutaj boków, bo te boki są tanie i tak, więc nie ma problemu, możemy to nawet teraz zrobić. W tym mam 160, to powiedzmy, że i tutaj w tą siłę też sobie wrzucimy ze 160, albo może nawet do 200 dobijemy, bo i tak tego golda nam sypnęło sporo to kółko, na szczęście. Jeszcze mamy awkę, zapomniałem o tej awce totalnie. Gdybym pamiętał o awce, to bym nie robił kółka, więc to akurat bardzo duży błąd z mojej strony, no ale co zrobić. Dużo mi podpowiadaliście na czacie, tak jak mówię, no było prawie 200 osób cały czas praktycznie, więc bardzo dużo jednak tych osób. Aha, jeszcze miałem kodzik dla subików do rozdania, jeszcze jeden mi został i miałem go rozdać na końcu streama, ale niestety nie zdążyłem, więc jakoś tam to ogarnę, mam kontakt ze wszystkimi subami, więc jakoś to tam rozlosujemy między te subiki. Grunt, że dla osób takich zwykłych zostało wszystko rozlosowane, nie? Dobra, tu mamy po 200, tu jest git, mamy jakiś pasek, który nas nie interesuje, no szukamy broń. A może by się zacząć za tą zwykłą bronią rozglądać, no ale szkoda zwykłej broni w ogóle ruszać. No tamta, z tym górnym rozrzutem 414 jakby nam siadła, to by było sztos. Dobra, bo my już tu mamy 8,5 tysiąca golda tylko, więc to tu plus 60 znowu boków, no ale tam wymieniłem. Dobra, no boki, o jest coś, 379, no to lepsza i plus 13 jeszcze. Dobra, bierzemy to, trudno, to sprzedajemy, szukamy gemików, no idziemy klikać. No jak teraz na mnie siądzie, no to już nie wiem, no to już będzie bardzo, bardzo ciężko. Na pewno na intę tutaj cyk. W sumie jeszcze muszę pomyśleć o rozkładzie gemów, czy ja mam na pewno dobry, może więcej na tą intę wrzucę. Raz, dwa, trzy gemiki na HP. No i jakbym całą resztę wrzucił na intę, to by było chyba git, tak mi się wydaje przynajmniej. Tu mamy na jakieś szczęście, na siłkę mamy, znowu na siłkę. Tu mamy chyba nie na zręczność, kurde, już mi się nawet kolory mylą, no ale mniejsza z tym. Lecimy dalej, tutaj cyk, mamy znowu na zręczność. HP, mamy jakiś HP, ale na razie tak jak mówię, nie wrzucamy tego HP, nie ma to totalnie sensu. Tutaj znowu mamy na HP, jak to w ogóle w tle naszej gildii wygląda? Ok, nie jest źle. Mamy w sumie... Tu Morfin ma 66, no nie ma tragedii, nie? Jakoś tam powiedzmy, jakoś nam z tym levelem póki co idzie, ale tak jak mówię, no jeszcze to nie jest koniec. Wracamy do kopania tych gemików, zobaczymy. Inteligencja, cyk, wrzucamy tu. I jeszcze jedną inteligencję na pewno wrzucimy, a dalej zobaczę jak w ogóle będą te statystyki wyglądać. Tak jak mówię, no doradzaliście mi na streamie, więc było o wiele łatwiej. Ja tam jak czegoś nie byłem pewien, to was pytałem. Pisaliście mi na czacie, przeważnie to były dobre rady, więc można powiedzieć, że no strasznie git. No ale niestety, skończyło się, no i co zrobić. Dobra, tu mamy siłkę, tu mamy zręczność, cyk. Teraz mamy znowu zręczność. W sumie to po co ja co chwilę wychodzę, jak mogę już kopać, dopóki mi się miejsce nie zawali. Dobra, i mamy inteligencję. Pięknie. I jak wyglądają nasze statystyki? 2600 HP. No to ja bym chyba wrzucił jeszcze jeden gemik na... Jeszcze jeden gemik na intę po prostu. I już miał to z głowy. Mamy golda 4700, więc jest w miarę git. Teraz mamy...
4700 cały czas, ale to mówię, gaming nie jest dobry. Te na HP są git, mogą zostać, będzie się tam w razie operować nimi. No i okej, mamy ostatni gaming i jest git. 1600 HP, 2200 inteligencji, wydaje mi się, że to jest dobry rozkład, żeby spróbować tutaj coś pocisnąć. No mamy nową broń, mamy, tak jak mówię, jakieś tam możliwości. Nie będę sprawdzał na razie procentów, zobaczymy za chwilę, jak to z tymi procentami tu wygląda, czy jakoś pociśniemy, czy też nie pociśniemy. No ale liczę, że pokonamy tego dragona. No i dokładnie, udało się, 63 level, super. Mamy tutaj jakiś itemek, to od razu go sprzedam. Tu mamy meduzę, która jest 114 i mamy kapitana korsarzy. Dawaj mi tego kapitana, zobaczymy, no on padnie na 100%, tu w ogóle nie ma dwóch zdań. Zobaczymy, jaki epic mi z niego poleci. I zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać. Na meduzę w teorii jesteśmy magiem, więc może i tą meduzę by się udało pokonać. No ale nie mam pewności. Na razie tego kapitana chcemy koniecznie. No inty mam dużo, więc jakby, tak jak mówię, inta na zwiadę jest dobra. No i dokładnie, 64 level. Mamy jakieś buciki 2300, od razu sprzedajemy. Możemy to zrobić tak, że zapiszemy te lochy. Zobaczcie, no od groma jest tych lochów. Nawet chyba wam nie będę wszystkich pokazywał, bo nie ma to totalnie sensu. I okej, mamy meduzę z moczar i ona ma 2200 inteligencji. No i ona wygląda, jakby była do zrobienia, tak szczerze. Wydaje mi się, że ona jest faktycznie do pokonania. Jakby, w sumie to wiecie co, ja może nie będę tak szybko klikał. 91 tysięcy, zobaczmy sobie, jak wyglądała walka. Ile my krytyków zadaliśmy, ile ona zadała, żeby to w miarę porównać. Zwykły, my też zwykły, ona zwykły, my krytyk, ona tutaj zwykły, my znowu krytyk, no i ona zwykły i my zwykły. Dobra, czyli my dwa zwykłe, czyli jakbyśmy my wszystkie krytyki zadali, a ona powiedzmy, że z jeden, tam 24 tysiące, ona powiedzmy, że z jeden, to może i by się udało, ale wiecie co? Ja może i bym tutaj, nie wiem czy w HP to jest dobry pomysł, ja mam od groma tego golda, więc ja niepotrzebnie chyba w ogóle go trzymam cały czas, tylko sobie tutaj wrzucę w HP powiedzmy do 300, wleciało 300, wleciało i może sobie wbijemy jeszcze tutaj inteligencję również do jakichś 300 mniej więcej, tego golda trochę zużyjemy na to, dobra, jest 300, no i git, i chyba teraz enter, chyba teraz ogień, chociaż wiecie co, jeszcze te, chociaż szczęścia mamy bardzo dużo, 34%, dobra, to nie ma co już tego golda zużywać, 15 tysięcy tam było, czyli chyba ona jest do zrobienia. Wiem, że na tej meduzie bardzo często się stoi jakimś zwiadowcą, zabójcą, czy inną klasą postaci, która właśnie jest no słaba na magów, wiadomo, że zabójca nie robi uników i tak dalej, więc ci magowie są toporni dla niego, no ale my tutaj tym magiem może i faktycznie byśmy ją zrobili, przynajmniej mam taką nadzieję, fajnie jakby to się udało. No walkę dwóch magów raczej, dokładnie, raczej nie ciężko jest zrobić, mamy odblokowaną wiedźmę od razu, mamy 66 level i teraz mamy smoka. O tym smoku mówiłem, tego smoka już dzisiaj nie zrobimy na 100%, więc totalnie nie ma podjazdu do niego, totalnie go trzeba olać, wydaje mi się, i jutro będziemy coś działać, jutro będziemy coś robić. Jaki jest teraz cel? Cel teraz to jest wbić tak naprawdę 70 level, znaleźć sobie kluczyk bodajże w gabinecie magii, no i lecieć dalej, nie? Więc zobaczymy, jak to nam pójdzie jutro, ale mamy 66 level, od razu tutaj mogę, jest od razu wiedźma 0,26%, od razu mogę sobie zrobić resztę awki, ta misja jest w miarę git. Tutaj mamy 63, no to ta misja jest powiedzmy, że też git, pamiętamy, żeby sobie zostawić też 2,5 minutki, dobra, tutaj jest cyk, no i mamy 2,5 minutki, zobaczcie, za 2,5 minutki z ostatniego piwka 42 tysiące expa, więc bardzo dużo, dobra, git, no i co, możemy jeszcze porobić arenkę, żeby tutaj no mieć już to z głowy powiedzmy, także sobie ogarniemy, żeby już mieć wszystko, 10 na 10, i co my jeszcze mamy do zrobienia? Kręcioła, dobra, tego kręcioła co zmarnowałem, no ale okej, jest, można powiedzieć, że git. Także dobra, mamy 66 level, czyli jesteśmy na równi tutaj z Morświnem, a generalnie mamy level top chyba 3 egzekwo w gildii razem z Morświnem. Więc no, coś pięknego, tu widzę Tytan ma 64, Gilmak 63, Aktimer 61, no cudo, cudo, udało nam się to zrobić, jestem bardzo zadowolony, mamy jeszcze dużo gemów też tutaj w razie czego odłożonych na jutro, możemy sobie od razu porobić te ataki standardowo, żeby wyżej być w rankingu. No i co? No i fajnie, fajnie się zapowiada serwer, fajnie się dzieje, tak jak mówię, odcineczek z dedykacją dla Little Dino, który można powiedzieć, że taki dodatkowy odcinek zasponsorował, bo szczerze mówiąc na jutrzejszym streamie, na jutrzejszym streamie, ale generalnie no teraz nie wiem, czy nagram odcinek z tego, czy co ja zrobię, w każdym razie planowałem wbić 105 level, żeby mieć tym magiem już arenkę odblokowaną i żeby już sobie ją powoli rozwijać, bo jednak to jest bardzo ważne, no ale nie wiem, czy mi się to uda, nie? Muszę tutaj
generalnie obczaić, jak to wyjdzie, ile to będzie grzybów kosztować i tak dalej, ale git, nie? Zobaczmy, czy jest tutaj jakiś mag. Yuri Gerickson, ok, on ma 67 level, no to przebił nas o 1, Warki ma 66 w dalszym ciągu, nawet mamy podobną ilość ekspa, z tego co widzę, 257, on ma, my mamy 239, więc git, 64% klasera, no teraz na pewno już większość itemków z serwera będziemy sobie mogli ogarnąć, więc będę musiał poklikać tutaj, poszukać ich, no ale generalnie spoko, bardzo nam to fajnie wyszło i tyle. Tak jak mówię, to odcinek bonusowy, ja może Wam nagram dzisiaj jeszcze odcinek przed północą podsumowujący, jakoś tu przeklikam te lochy, może jakieś ciekawsze Wam pokazuję, zobaczymy jaki tuż przed północą będą mieli najwyższy level, chociaż myślę, że jakoś bardzo dużo już tu się nie zmieni, ewentualnie dojdzie jakiś berek z 200 może. No i co, w twierdzach jesteśmy na 40 pozycji, pupilki już ma 21 osób, więc sporo. Czy ma jakiś, o, Zerafim w ogóle jak mu poszło, 87, to też nieźle. Czy jest tu jakiś mag z tymi pupilami? Tu widzę, że zwiadowcy są. No jednak zwiadowcą, zabójcą... myślałem, że to maga, to druid. No jednak, tak jak mówię, tym klasom z unikami, no jest bardzo prosto pokonać właśnie tutaj tego smoka. Tak samo z jakimś berserkiem. Berserkiem to generalnie wszystko jest łatwo pokonać. No a tutaj magiem nam tak łatwo nie pójdzie. Ale okej, to by było na tyle. Wszystko, co mieliśmy dzisiaj zrobić, zostało zrobione. Możemy jeszcze dać tego goldzika w ulepki, żeby już mieć 10-10 dokładnie. I sobie jeszcze tutaj wrzucimy w statystyki, powiedzmy, żeby, no wiadomo, ktoś tam nas może wyfarmić i tak dalej. Możemy od razu puścić kopanie gema następnego, żeby już tutaj nam się coś robiło. Dobra, tu dobijemy powiedzmy do 350. No i tu sobie dobijemy do, no tak zostawimy powiedzmy z 2000 tego golda, niech to będzie, nie? Także wyszło git, ok. Trochę taki odcinek spontaniczny, trochę chaotyczny, ale mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, przypominam, subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i wbijajcie na Twitcha, ale to dopiero jak dostanę unbana. Także ok, trzymajcie się, mam nadzieję, że się Wam podobało, jeżeli tak, to no to fajnie, nie? To tyle, możecie zostawić jeszcze jakiś komentarz ewentualnie, ale pamiętajcie, subik i kciuk w górę to najważniejsze. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie, za uwagę i na razie.